Czy przypadkiem nie stresuj na się. Przykład, czy przypadkiem to miejsce zaprojektowałaś? Czy... O tak. Tak? Tak. Naprawdę? Naprawdę. Wow. Jak się zamyka oczy, będzie to taki wysyp kolorów, kształtów. Mhm. Zresztą to też jest z Małopolski, prawda? Tak, i to tak jeszcze jest. Z Zakopanego. Tak. Więc całkowicie czujesz, jak tradycja wpływa później na nasze życie, tak? To prawda. Jak właśnie studiowałam poza Małopolską, gdzieś tam pewnie ty podobnie, wjeżdża, to no, byłam dumna z tego, że jakby pochodzę z tych okolic, tak? Mhm. Bo to one są bardzo charakterystyczne na całą Polskę. Tak. A więc pochodzenie ma znaczenie. To ciekawe. Ciekawe jest również to, czy Katarzyna podczas projektowania mebli zastanawia się, jak Łukasz je zrobi. Czy ty myślisz o nim, jak projektujesz, że to będzie trudne, albo tu będzie miał wyzwanie, czy po prostu puszczasz wodze fantazji i... Nie myślę. Szczęśliwie Łukasz jako dżentelmen jest wyrozumiały dla kobiet, a nawet lubi, kiedy jest trudno. Łukasz lubi to, że ona gdyby nie zastanawia się nad tym, czy ja będę w stanie to zrobić, tylko po prostu ma jakąś wizję, prawda? Ta wizja to jednak nie czysta fantazja, bo dla Katarzyny, jak dla każdego prawdziwego Małopolanina, oprócz piękna, ważny jest aspekt praktyczny. No, ciekawostką jest tutaj, możemy to powiedzieć, że te tutaj stoliki miały być okrągłe, a są jednak kwadratowe. Dlaczego? Właśnie wynika to z funkcji, która była jakby głównym założeniem, czyli w mojej wizji kształt okręgu bardziej się wpisywał w to wnętrze, jednak musieliśmy tu iść na mały kompromis, dlatego że jakby inwestorzy potrzebowali elementów, które będą mogli składać i zmieniać funkcję tego całego pomieszczenia, przestrzeni. A teraz to, co chciałoby wiedzieć każde dziecko i nie tylko, czyli jak powstają meble. Tutaj swoje życie zaczyna każdy nasz mebel. Mhm. Tu mam na przykład wizualizację wstępną ręczną fotela, który robimy na tapicerni. Jest to projekt Katarzyny Malec. Później powstaje tak zwany render w komputerze. Tutaj mamy już obwymiarowanie tak zwane fotela, czyli jak będzie wyglądała stolarka. Teraz później powstaje cały proces wnętrza mebla, czyli tak naprawdę tutaj ustalamy, czy ten mebel będzie miał sprężyny, czy będzie miał pasy, w którym miejscu i tak dalej. Dzięki moim fachowcom, dzięki Piotrowi, który jest takim, nie, że tak powiem, mistrzem tapicerstwa, udało się po prostu wykonać, bo tak naprawdę ludzie tworzą firmę i tak naprawdę właśnie ci fachowcy pozwalają nam, gdyby osiągać sukces taki, jaki osiągnęliśmy. Zaczęło się praktycznie od garażu. Mhm. Tak jak wszyscy inni zaczynali, zaczynaliśmy to w garażu. A teraz widać, firma jest rozwinięta i to działa. Produkty trafiają na całą Polskę. No i tak samo za granicę. Słyszałem też, że produkty, z których tutaj są wykonywane meble, są od lokalnych dostawców. Tak, drzewo jest tutaj naszym produktem lokalnym. Nigdzie nie sprowadzamy go za granicę, tylko tu na miejscu kupujemy od leśników, a później idzie to na stolarnię. Czy może pamiętasz jakiś mebel, który sprawił ci największą trudność? No, było wiele takich. Oczywiście wiele, przeważnie są meble, które tutaj wykonujemy, bardzo pracochłonne i trudne. Nie są takie, żeby można produkować na większą skalę. Mm, no właśnie tym się charakteryzuje. Tym się charakteryzuje właśnie manufaktura. Choć firma prowadzi sprzedaż na cały kraj i za granicę, za najważniejszy rynek uważa rodzimą Małopolskę. W programie Made in Małopolska należycie do filaru design. Czy wyobrażałbyś sobie gdzieś indziej prowadzić swoją firmę? Wiesz co, nie. Z tego względu, że klienci w Małopolsce są to klienci, którzy mają otwarte głowy. Każdy chce coś innego. Nie ma dwóch takich samych realizacji. I tak naprawdę możemy zrobić 10 restauracji, gdzie każda będzie inna. Tutaj nikt nie kopiuje, tylko tak naprawdę chce się wyróżniać. Czy można się wyróżnić w oparciu o coś tradycyjnego i lokalnego? Wzory małopolskie są pozornie bardzo trudne do używania w przestrzeni, w designie. Jednocześnie są bardzo inspirujące. Bo jest tam tyle elementów, tyle kolorów, które można wykorzystać. I ja jestem zdania takiego, że jakby wykorzystywanie rzeczy z przeszłości należy dawać im takie nowe tchnienie, tak? Czyli pokazać zupełnie w nowy sposób. Automatycznie to nabiera
nowego smaku, nowości. Może dla niektórych może być czasem zbyt nowoczesne, ale moim zdaniem ma to sens, tak? Bo czemu mamy opowiadać historię z przeszłości starym językiem? Możemy to opowiedzieć na nowo, zupełnie w inny sposób. Na przykład w taki. To jest... Ja ci pomogę. Tak, to mi jeszcze możesz pomóc. Tak. Made in Małopolska. Projekt realizowany przez województwo małopolskie.